Jakiś czas temu na moim kanale w karcie społeczności pojawił się post komentujący masowe odejścia z YouTube twórców zajmujący się filmami typu Minecraft Manhunt. Dziś jednak osobiście chciałbym przedstawić wam moje odczucia w tym temacie oraz poruszyć kilka istotnych dla mnie kwestii, takie jak moje odejście oraz cyberprzemoc obecna w tym community. Po ostatnich postach na moim kanale w naszej społeczności Team129 zaczęło wrzeć, a coraz częściej zaczęto rozmawiać o tak zwanym Manhunt Community. Wielu zastanawia się, co myślę o tej społeczności, a ja, zanim zaczniemy, dam wam ciekawostkę, która może was naprowadzi na to, co myślę o tej społeczności. Zgadnijcie, ile osób odezwało się do mnie po poście informującym o tym, że odchodzę. 10? 20? Może 5? Nie, bo 3. Które zresztą bardzo przyczyniły się do tego, że ten film w ogóle powstał, za co niezmiernie dziękuję. Cały ten materiał dotyczący raka tej społeczności mógłbym potrwać niecałą minutę. Wystarczy dwa screenshoty ukazujące aktywność pomniejszych twórców manhuntowej społeczności, używających w komentarzach gruźb atakami DDoS. A teraz całkowicie na poważnie przejdźmy do materiału. Miłego oglądania. Zacznijmy od samego początku. Jest luty 2022 roku, a na moim kanale pojawia się już niedostępny materiał odpowiadający twórcy Oniku Kabako na zarzuty skierowane w moim kierunku. Materiał ten rozchodzi się w horrendalnym tempie, jednak sprawa wybrzmiewająca w community nabrała niewłaściwego tempa. Wśród użytkowników narosła obecność bardzo szkodliwych, a wręcz patologicznych zachowań, których ofiarą stała się osoba omawiana w moim materiale, czyli Kabako. Kabako, który padł ofiarą młodszych internautów, w tym byłego członka mojego kolektywu twórców, czyli Team129. Zastanówcie się, jak mógł czuć się 14-latek, którego, uwaga, zapnijcie pasy, imię oraz nazwisko, adres IP, adres zamieszkania, adres szkoły, numer telefonu rodziców, a także imiona i nazwiska rodziców trafiają do internetu. Kacper K. został także ofiarą podszywania się w internecie pod jego osobę. Jak możesz się domyślać, ocenzurowane słowo na K jest niestety ujawnionym nazwiskiem ofiary. Zjawisko widoczne w tym momencie na screenshotach, niestety mocno ocenzurowane, ponieważ YouTube po prostu zdjąłby ten film, obejmuje duże pojęcie cyberprzemocy, co jest poważnie karalne w polskim prawie. Kabako szybko zniknął z internetu, ale jak można się łatwo domyślić, to nie zastępowało cyberprzemocy, a stało się jedynie paliwem napędowym do coraz większej spirali nienawiści. Brak reakcji na YouTube niestety dał społeczności coraz większy manewr do szkodliwych działań. Niedługo po rozmowie ze Skrytym dotyczącej jego zachowania, podczas której kategorycznie zabroniłem byłemu członkowi mojej ekipy wszelkiego poruszania tematu Kabako, zostałem powiadomiony o obecności Skrytego na streamie u twórcy Karol Gaming, gdzie obaj likowali dane Kabako oraz dopuszczali się hejtu wobec twórcy. Między innymi śmiejąc się z jego wagi. Boję się, że mnie zgniecie i ja tego bym nie chciał. My wszyscy by nie chcieli być zgniecieni przez fodę wielkiego Kacpiego 5 czy coś. Każdy by chciał. Każdy by chciał, to jest moje najskrytsze marzenie. Najskrytsze marzenie Skrytego. No. Ja chcę być zwiastczony przez Waldo. To jest moje przeznaczenie. No to wystarczy ci iść do... Nie wiem, bo w sensie Fauda nawiązuje do Kaspra, a sami by Skryty powinniśmy teraz ten... by pokazać na streamie te wszystkie memy. Łącznie z tymi niecenzuralnymi. Nie. To będzie najgrubszy odcinek. Widzisz, sam się z tego śmiejesz. Ale co jest złego w słowie grupy, no? Bo każdy wie, o kogo chodzi. Zaraz będę musiał iść do toalety, bo mnie i ten Fauda gryzie jądro. No, ty Fauda głupia! Jestem zmierzony przez świat nazwanego kakao. Dobra, no to ja się odbijam jak kakao od trampoliny, miażdżąc ją totalnie. Dopuszczano się także ujawnienia danych osobowych Kabako. Przecież zlikowaliście jego adres, tylko wystarczy do niego pójść. Jedziemy do... Juhu. Wbijamy mu do szkoły i wysadzamy petardę, robimy Big Maca. Wielkiego Big Maca konstruujemy. Nie, spytamy się w sekretariacie, gdzie ma lekcje i wbijemy mu do klasy i spytamy się, czy chce maczka. To jest bezpiekowe w tym momencie. A wiesz co? Jak nie zabijesz, jesteś katem. Oraz, jeśli komuś jest mało, potwierdzono wszystko o ujawnieniu danych Kabako, o których mówiłem przed chwilą. To jest sama sytuacja. Raczej to pytanie powinieneś skierować też do Koksiaka, Kosta, Bluda. No ja nie jestem osobą, i tego, i Frina, bo to oni zlikowali jego numer telefonu, jego szkołę, jego imię, jego rodzinę, jego adres. Natychmiastowo upomniałem Skrytego o zaprzestanie patologicznego zachowania oraz przypomniałem o naszej niedawnej rozmowie, jednak spotkałem się z tłumaczeniem, że trudno jest się mu przyzwyczaić. Skryty, skończmy temat Fałdy, gadaliśmy o tym. To pisze. Ale Fałda jest fajna. Jak to pisze? Na Miki? Nie, bo Miki napisał. Miki 129 to ten prawdziwy app 129? Chodzi bardziej o to... Nie no, ja się cały czas z tego, wiesz, śmieję, co nie, ale no już nie mówię po imieniu, co nie? Chyba żebyś cofnął streama. Trochę trudno się przyzwyczaić. Albo na przykład jak do ciebie dzwonię i odbierasz ode mnie, to tylko... A same używane słowa dotyczące Kabaka, takie jak Fauda,
jest jedynie memem. Ale przecież nie ma w tym nic złego, bo skryte myśli, że Kabako ma w to wywalone. Myślę, że i tak chłopo nas ma wywalone tak samo jak my w jego, więc... Znaczy, nie wiem, czy mamy w niego wywalone, znaczy, bardziej po prostu śmiejemy się z tego i tyle. Niedługo później na czacie upomnieli się też inni twórcy o zaprzestanie gnębienia Kabako, między innymi śmiejąc się z jego wagi, co spotkało się z reakcją mówiącą, że słowo takie jak gruby czy fałda jest normalnym słowem w słowniku i używanie go nie jest niczym złym i nie musi być koniecznie kojarzone z Kabakiem. No, ale to Kańcu, jaki masz pomysł niby, żeby zamienić to słowo, żeby było normalne w takim razie? Co, mamy oficjalnie podpisać pakt z... jesteśmy pogodzeni z kimś, czy co? Nie, tak sobie nie mamy prostu... ten, wydrukować papiery się przyturlać. Co jest złego w słowie gruby, no? No bo każdy co? Wie, o kogo chodzi. No ta, no ale to no, nie, dobra, no. Nie, no ale trudne to jest, no ale zresztą, co mam totalnie usunąć ze swojego słownika w mózgu, czy nie wiem jak to powiedzieć, słowo gruby lub fałda, co jest tym złego? Ale przecież, jak to może być nieśmieszne? No i powiedz mi, Kanks, jak to może być nieśmieszne? Powiedz mi. Jednak niestety wszystkie tłumaczenia, że są to jedynie niewinne memy, tracą znaczenie w momencie, gdy Karol Gaming zaczyna śmiać się z krzywdy psychicznej wyrządzonej Kabakowi. I zrobić mi krzywdę. Jak zrobić krzywdę psychiczną panu... na K. Karol może powiedzieć, że przecież od tego czasu minął prawie rok i mogłeś się zmienić, przykro mi jednak, w niedawno wydanym Manhuncie u jednego z twórców Manhunt Community, czyli Sasiasa, już na samym początku filmu Karol powiedział nazwisko Kabako. Dopuszczałem się także wysyłanie dotacji większym twórcom, które zawierały dane osobowe Kabako oraz jego rodziny. Podczas całej sprawy Kacper otrzymywał także tego typu wiadomości oraz wielokrotne połączenia na jego prywatny numer telefonu. Jakiś czas później, po mojej internetowej wymianie zdań z innym twórcą, zostałem ofiarą tego samego zjawiska, które dotknęło Kacpra ze strony tych samych osób atakujących wcześniej Kabako. Osoby odpowiedzialne podawały moje dane oraz zdjęcia na grupach discordowych, jednak niestety na tym nie skończył się problem, ponieważ sytuacja eskalowała i w momencie, gdy wraz z moimi widzami przeprowadziliśmy rajda na live'ie Aduxa, w którym na czacie widownia miała pisać zwykłe pozdro od Mikiego, rozpoczął się atak w moim kierunku. Na tle spierając się hejterów z moją widownią, z czasem pojawiły się profile podające moje dane, czyli imię i nazwisko oraz miejscowość, oraz konta posiadające moje zdjęcie jako zdjęcia profilowe. Co więcej, wkrótce doszło do podszycia się pod moją osobę, używając mojego imienia i nazwiska. Stałem się ofiarą cyberprzemocy, podobnie jak Kacperka, którego dane osobowe pojawią się także na tym samym streamie na bieżąco. Problem rozwijał się na taką skalę, że w pewnym momencie dochodziło do podszywania się nawet pod moją widownię, a w momencie, gdy sytuacja skalowała na taką skalę, że objęła także moich bliskich, tak, osoba, którą właśnie widzicie, to Bartek, znany wam jako vlogi, w momencie, gdy moi bliscy padli ofiarą tego zjawiska oraz pod napływem wielu sytuacji w moim życiu prywatnym, zdecydowałem się o odejściu z internetu. Jak możecie się domyślić, post informujący o odejściu spotkał się także z nieprzyjemną sytuacją oraz szybko został memem. Memem wśród patologicznej grupy twórców, którzy na masową skalę śmiali się z mojego odejścia. No to long life mistrzu, jaki long life mistrzu. Nie no, no to long life mistrzu chyba. Co to jest za long life mistrzu? Nie, nie no, long life mistrzu, ja... Long life mistrzu. Long life mistrzu? Nie no, long life mistrzu! Nie no, chłopy mi robią long life mistrzu, nie, nie jest. No i long life mistrzu. Long life mistrzu! Gotowy long life mistrzu. Tak, proboszcz. Proboszcz Miki 129. To git. Kopia tym i Karen będzie vlog. To nie będzie long life mistrzu. Long life bratu. To zrobił long life. Nie no long life. To long life mistrzu. Co to jest za long life? Co long life mistrzu? Co to był za long life mistrzu? Jakieś nie wierzę, nie? Ty long life mistrzu! No to long life mistrzu. Karol ma teraz long life mistrzu. Long aha. Life, chłopaki. No ja jestem mistrzem bez long life'u. Chyba o. Ktoś tu zrobił long life'ik sobie. Long life! Zobacz, do tyłu long life. Ty long life'ie! Ty long life'y! Szkodliwe działania dotykające mojej osoby zostały zauważone przez bardziej znaczących twórców omawianego community, wywołując niepokój oraz strach przed tym, że każdy ich ruch może skończyć się byciem dotkniętym taką samą patologiczną aktywnością. Ktoś serio jeszcze dziwi się, że twórcy odchodzą, jeżeli po jakiejkolwiek aktywności z ich strony reakcja jednej konkretnej grupy wygląda w ten sposób? Dobrym przykładem podobnej sytuacji jest sytuacja sprzed około roku, w której ofiarą podobnej patologicznej aktywności stał się Hezjusz, który podobnie jak w omawianych przypadkach na pewien czas zakończył swoją internetową działalność. Skryty rozmawiał także o swoim zachowaniu z innymi twórcami, twierdząc, że w sumie Kabako zasłużył sobie na to, co mu robią. Kończąc temat toksycznego raka Manhunt Community, powiedzmy wszyscy stop cyberprzemocy, która zdecydowanie podcina nogi twórcom oraz jest jednym z powodów, przez który twórcy, m.in. ci z tak zwanego Manhunt Community, zakończają swoją działalność. A mówiąc już o Manhunt Community, moim zdaniem kolejnym z powodów, przez który ta społeczność upada, jest zastąpienie Manhuntów kontentem lifestyle oraz demotywacja, która dotknęła
dotknęła wielu twórców. Nieoczekiwanie twórcom spadła szansa na zdobycie nieporównywalnie większych zasięgów niż wcześniej, a mianowicie content Minecraft Lifesteal. Filmy z serwerów Lifesteal zaczęły generować horrendalnie duże statystyki. Żeby uniknąć pretensji, macie rację, sam wziąłem udział w tym trendzie, próbując swoje szanse w filmach Lifesteal, co jednak nie przyniosło oczekiwanego efektu. Jednak starałem się od początku robić to w kompletnie innej formie, podczas gdy u większości niestety cały format filmów był bardzo powtarzalny. Większość kanałów tworząca Manhunter rozpoczęła swoje serie filmów z serwerów Lifesteal, starając się o coraz lepsze zasięgi, wyciskając te gąbki jak najwięcej, jednak w każdej gąbce woda nie pozostaje wiecznie i kiedyś się musi skończyć. I tak właśnie narodził się największy problem, czyli demotywacja. Ciągłe filmy przedstawiające taką samą powtarzalną formę schematu rozgrywki najprościej znudziły się społeczeństwu i w tym momencie statystyki filmów z serwerów Lifesteal zaczęły spadać. Ludzie lubią przyzwyczajać się do liczb, które w przypadku produkcji w internecie odbiera się jako zwrot za naszą pracę i włożony czas, a także swojego rodzaju wypłatę w postaci dobrych statystyk. Oczywiście, że rejestrując duże przyrosty, chcemy je utrzymać, natomiast widząc spadki, tracimy motywację i satysfakcję, ponieważ te same produkcje, które dawniej przyniosły przykładowo 10 tysięcy wyświetleń, teraz dostarczają przykładowo jedynie 1000 wyświetleń. Twórcy filmów Manhunt, a później filmów Lifesteal dostali lizaka w postaci kontentu, który generował niesamowite przychody, a następnie stracił tego samego lizaka, ponieważ content Lifesteal stracił na produktywności zasięgów. Spowodowało to nic innego jak demotywację, która dotknęła twórców, nie otrzymujących takich samych jak wcześniej, lub lepszych statystyk, a niestety dużo gorsze.